Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Tour de Pologne 2020 zaczął się bardzo pechowo. Na mecie pierwszego etapu w Katowicach doszło do strasznie wyglądającej kraksy. Mocno ucierpiał w niej Fabio Jakobsen. Holender doznał poważnych urazów głowy i klatki piersiowej i został przetransportowany do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. 77. edycja Tour de Pologne rozpoczęła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, skąd zawodnicy wyruszyli w kierunku Katowic. Był to pierwszy etapowy wyścig kolarski należący do cyklu UCI World Tour po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. W samych Katowicach kolarze pokonali 3 16-kilometrowe pętle, by finiszować pod spodkiem. Tu miała miejsce pechowa kraksa. 6 sierpnia na katowickim rynku prezydent Marcin Krupa zainaugurował program Katowicka Srebrna Książka dla seniorów. Kolejny katowicki projekt adresowany do seniorów jest kontynuacją szeregu działań władz miasta adresowanych do seniorów, a ten projekt jest szczególnie powiązany z sytuacją epidemiologiczną w tym okresie, kiedy seniorzy mogli się obawiać wyjścia do biblioteki, wyjścia na zewnątrz. Chęć wypożyczenia książek można zgłaszać drogą telefoniczną lub poprzez maila, pisząc na adres filii, do której przynależy czytelnik. Istotnym faktem jest również to, że osoby, które nie są jeszcze zapisane do miejskiej biblioteki, będą mogły to zrobić za pośrednictwem książkobusa. 6 sierpnia w Galerii Katowice miał miejsce wernisaż wystawy w ramach czwartej edycji projektu Oko Ostrawa Katowice-Opawa. Wydarzenie było wyjątkowe również dlatego, że była to pierwsza wystawa zorganizowana w katowickiej galerii od momentu zamknięcia jej w marcu. Niezmiernie się cieszę, bo jest to dla mnie bardzo ważny projekt. Jest to projekt, który też doskonale pokazuje, jak kultura może nas łączyć. Łączyć ponad wszystkimi innymi rzeczami, gdzie jeśli ktoś by próbował się doszukać jakichś podziałów, nie ma. Sztuka, kultura, to nas będzie zawsze łączyło. I jeszcze jeden element, niezwykle radosny. Dwóch naszych kolegów, Jakub Byrczek oraz Jerzy Łakomski, dzisiaj zostali uhonorowani z brązowym medalem zasłużony dla kultury Gloria Artis. Więc potrójne szczęście i oby tak było. Wystawę czwartej edycji projektu Oko Ostrawa Katowice-Opawa można oglądać do 28 sierpnia w środę, czwartki i piątki w godzinach od 17 do 20. Pomimo słonecznej pogody sprzyjającej odwiedzaniu kąpielisk otwartych, wielu mieszkańców miasta i nie tylko wybiera nowe katowickie baseny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych, na basenie w Brynowie miała miejsce czterodniowa akcja pod nazwą Wakacyjna Przygoda. Atrakcją, którą uruchomiliśmy od dnia wczorajszego, jest tak zwany wodny tor przeszkód, na który bardzo serdecznie zapraszam w imieniu pana prezydenta Marcina Krupy. Jest to impreza czterodniowa. Kolejną jakby edycję albo wydarzenie z tym torem przeszkód planujemy za 2 tygodnie na Burowcu. Mamy miasteczko gimnastyczne na zewnątrz obiektu, wspomaga nas też straż pożarna swoimi wozami i drabinami, także policja, także uatrakcyjniamy jak możemy ten czas najmłodszy. Więcej informacji na temat oferty oraz wydarzeń organizowanych przez katowickie baseny znaleźć można na stronie www.baseny.wodociągi.katowice.pl oraz na profilach basenu Brynów i basenu Burowiec na Facebooku. Na stawie Maroko przy katowickim osiedlu Tysiąclecia 150 zawodników walczyło w Mistrzostwach Polski w kajak polo. W ramach rozgrywek rozegrano mecze w kategoriach młodzieżowej oraz juniorów młodszych. Dyscyplina zespołowa polega na zdobywaniu goli. Piłkę można podawać ręką, wiosłem. Dyscyplina nie jest odskocznią od kajakarstwa klasycznego. Trenujemy, startujemy, są Mistrzostwa Świata, Europy, więc całkowicie niezależna dyscyplina sportu. Kajak różni się wielkością przede wszystkim, szerokością, a co za tym idzie, stabilnością. Kolega mnie zaprosił tutaj na trening. Spodobał mi się sport, bardzo miła atmosfera panowała na treningach. Bardzo miła drużyna była, więc no, zostałem już tak kilka lat. No nie jest to łatwy sport, miesza bardzo dużo różnych czynników, na przykład siłę, wiosłowanie, do tego celność rzutów, technikę, no nie jest to sport dla każdego, ale jak się dobrze trenuje, wytrwałość jest i systematyczność, to można naprawdę dużo osiągnąć w tym zakresie. Mistrzostwa odbyły się w weekend 8 i 9 sierpnia na stawie Maroko w Katowicach. Gospodarze drużyna juniorów UKS Kanu Katowice zajęła 3. miejsce na podium.
W ramach 22. edycji Letniego Ogrodu Teatralnego w podcieniach instytucji Katowice Miasto Ogrodów wystawiono spektakl pod tytułem Kłamstwo o miłości na podstawie sztuki francuskiego twórcy Floriana Zellera. Jest to historia dwóch małżeństw, które się przyjaźnią. No i tak się zdarza, że ta dochodzi do zdrady krzyżowej. Ale jest to nie tyle jakby sztuka o zdradzie, tylko może bardziej sztuka o właśnie tym, co się dzieje w takim związku małżeńskim, które trochę przeżyło ze sobą lat i myślę, że taka zdrada może być przyczynkiem do jakiejś rozmowy, może do tego, co nie działa, co działa, jak się, dlaczego w ogóle do tej zdrady mogło dojść, dlaczego doszło. Teraz błagam cię, zastanów się, no. Jean-Claude? Jean-Claude? Nie każdy wie, że ponad połowa Katowic to tereny zielone, czyli lasy lub parki. To właśnie w niedzielę 9 sierpnia udowodnili Filipowi Hajzerowi pracownicy katowickiego magistratu. Zaprosili go bowiem do wspólnego biegu, aby pokazać, że Śląsk to nie tylko kopalnie. Biegało się fantastycznie, do tej pory Katowice znałem z tego, że są kopalnie, to wiadomo. Każdy Polak o tym wie. Tata zabierał mnie bardzo często do spotka na mecze polskiej reprezentacji w siatkówkę, bo jest największym fanem tego sportu, jakiego w życiu widziałem. Przebiegliśmy przez przepiękny las, zaraz po burzy, więc para podnosiła się, no wyglądało to po prostu malowniczo, jak z Hollywoodu. Nie trzeba wysadzać mostu na Górnym Śląsku, żeby przeżyć piękne polskie doświadczenie, panie Tom Cruise. Właśnie, wystarczy przyjechać do Katowic, przebiec się tutaj po okolicy. Ale nawet dla Toma Cruise'a podbieg pod tę hałdę, w tym upale, a dzisiaj mamy 31 stopni, to byłoby wyzwanie. Serdecznie zapraszamy. Trasa, którą pokonali uczestnicy, wyniosła 5 kilometrów. Start zlokalizowany był na wodnym placu zabaw przy ulicy Biedronek i Radockiego, zaś meta znalazła się na hałdzie na Kostuchnie. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.